Proszę tak, patrzcie w ten ekran i nie uciekaj z niego. Dobra. Złapałeś wywiady? Czy nie? Czy to wszyscy tak mają? Nie, no nie, nie, to po prostu operator mi uciekł. Aha, rozumiem. Łukasz Kopera przed walką na gali ACA 109. Łukasz, przede wszystkim powiedz, jak samopoczucie po zbijaniu wagi, no bo jesteś lżejszym zawodnikiem, więc pewnie ciężej ci to przychodzi, na pewno ciężej to znosisz. Nie było większych problemów tak naprawdę. Dzisiaj rano miałem 1,5 kg, zeszło praktycznie od razu przy pierwszym planowanym zejściu, więc jak najbardziej pozytywnie. A jak w takim razie samopoczucie? No widzimy, że jeżeli skoro zeszła dobrze waga, to też widzę, że to się odbija na samopoczuciu, na humorze. Tak, jest dobrze. Jestem zmobilizowany, głodny walki. I myślę już tak naprawdę tylko o walce. Cieszy to, że walczysz, mimo że walczysz bez publiczności, to walczysz u siebie? Tak, tam trochę znajomych będzie, więc będzie słychać na pewno kilka osób, więc bardzo cieszy. Tak. Mimo wszystko tego, że na tej gali nie będzie kibiców, no żałujesz gdzieś tego, bo rok temu na gali ACA zdecydowanie ty miałeś najgłośniejszy doping i widać było, że niosło cię to w klatce. To co przed chwilą powiedziałem, usłyszycie doping. Łukasz, pytanie, bo tak, Bartłomiej, twój brat, mierzy się z twoim byłym rywalem właśnie z gali ACA sprzed roku. Jakie w ogóle odczucia tutaj w tej materii? Śmieszne zamieszanie ogólnie. No, no co, walka jest walką, taki jest biznes. Wiadomo, kibicuję bratu, lubię Łukasza. Co mogę więcej powiedzieć? Bartek jest dobrze przygotowany do tej walki. Czekam na nią. Pierw moja walka, a później dopiero będę myślał o jego walce. Też ją przeżywam ogólnie. W takim razie zapytam cię już o to przeżywanie walki. Bardziej się stresujesz swoimi walkami, czy walkami Bartka? Bartka, bo nie mam na nie wpływu tak do końca, nie? A nie kusiło kiedyś wbiec i pomóc bratu? W innych sytuacjach pomagałem mu nieraz. A tak naprawdę, nie no, to jest nasza robota, on działa, wie co ma robić, nie? Irta robił wrażenie bardzo wyluzowanego tutaj, taki widać było, że się cieszy chyba, że przyjechał do Polski. Myślisz, że w takim samym nastroju będzie odjeżdżał, czy spowoduje, że jednak ten nastrój się pogorszy znacznie? Zrobię wszystko, żeby popsuć mu ten nastrój. To co, dziękujemy, życzymy jutro zwycięstwa. Nie dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie kciuki, pozdrawiam. Dzięki.